Współdziałaczom Domu Kultury na osiedlu Wyszyńskiego odbyły się warsztaty edukacyjne dotyczące emocji, które poprowadziła Małgorzata Dudzińska, certyfikowany edukator pozytywnej dyscypliny. Pozytywna dyscyplina to fantastyczna metoda wychowawcza, tak naprawdę styl na życie, który kładzie sobie na sercu szacunek do drugiego człowieka, szacunek do osoby, która komunikuje sytuacji, w której się znajdujemy. Szacunek i bardzo konkretne zasady. Pozytywna dyscyplina, przed chwileczką mówiłam dzieciom, mówi bardzo mocno nie na kary, dlatego że kary wyrządzają nam ogromną krzywdę, również kary fizyczne i psychiczne. Dlatego gdy pracuję z rodzicami na warsztatach, tłumaczę, że zasady pomagają nam znacznie lepiej funkcjonować niż kary, które oczywiście, że działają, natomiast działają tylko na chwilę, a później jest eskalacja znowu niewłaściwego zachowania. Więc zasady, które my wprowadzamy lub zasady, które wypracowujemy z dziećmi, przynoszą dużo lepsze efekty, ponieważ dziecko czuje, że jest szanowane, że ma zdanie swoje, że jest słyszane, jest zauważone i automatycznie dużo lepiej się rozwija w takim poczuciu szacunku i zrozumienia dla własnej osoby. Świadomość i umiejętność rozpoznawania emocji oraz radzenia sobie z nimi jest niezwykle ważna w życiu każdego człowieka. Znając swoje emocje, możemy nauczyć się nad nimi panować. Bardzo mocno mi zależy na tym, żeby pokazać, że jesteśmy różni i każdy zasługuje na szacunek, że mamy przeróżny potencjał i to, co dla jednej osoby jest mocną cechą, dla drugiej osoby będzie słabą cechą. Wobec tego, zbierając to razem, widzimy, że grupa jest bardzo ważna, że nie tylko jednostka, że współpracując w grupie różnorodnej możemy dużo więcej osiągnąć, dużo bardziej się rozwinąć, uzyskać takich dużo fajnych efektów, niż gdybyśmy byli po prostu sami. Ćwiczenie będzie bardzo mocno podkreślało szacunek dla różnorodności tych umiejętności i cech, które po prostu mamy i będzie pokazywało to, że nikt nie lubi być krzywdzony, że nikt nie lubi wytykany być palcami za to, że myśli inaczej, czuje inaczej, ma inne pragnienia czy oczekiwania. Podczas warsztatów dzieci pracowały w grupach nad swoimi zadaniami. Trzeba przyznać, ich duże zaangażowanie przyniosło oczekiwane efekty. Udało się stworzyć ciekawe plakaty z prezentacją. Szacunek do siebie. Co to znaczy szacunek do siebie? To znaczy, że ja się nie krzywdzę, nie mówię o sobie źle. Ej, ale ja jestem głupia, o rany, nie udało mi się. Potrafię, mam duże zdolności. Szacunek po pierwsze do siebie. Szacunek drugi to jest, masz antegrację, to jest do was, czyli ja chcę do was się grzecznie zwracać. Ja chcę z wami współpracować, czyli nie używam, wiecie czego? Nie używam hejtu, po prostu chcę szanować, rozumiecie? Bardzo cenię, że jesteście. A trzeci szacunek to jest szacunek do miejsca, do sytuacji. Czyli jeżeli na przykład korzystamy z krzeseł, z ławek, z markerów i poprosiłam was, żebyśmy trafili do worka, to trafiliśmy do worka i to był ten trzeci szacunek. Czy zasada jest do przyjęcia? Tak. Ona jest bardzo ważna i bardzo dziękuję. Słuchajcie, jakie hasło? Do brzegu. Czasami może być tak, że ktoś z was powie, proszę panią, a wczoraj widziałem fajny serial. I to będzie nie na temat, bo ja dzisiaj będę robiła z wami zajęcia w takim temacie, którym was zaciekawi. I jeżeli ktoś z nas pójdzie w jakiś inny temat, to możemy mu powiedzieć... Do brzegu. Do brzegu! Macie mnóstwo talentów i zdolności i jestem tego na 100% pewna, mimo tego, że was nie znam. Bo wiem z psychologii pozytywnej stosowanej, którą skończyłam, że każdy człowiek jest mega utalentowany i w każdym z was jest po prostu odkrywca. I w każdym z was jest jakiś, słuchajcie, niesamowity młody człowiek, z którego może wyrosnąć przepiękny motyl, który odkrywa nowe przestrzenie i widzi w sobie coraz większe piękno. Spotkanie przebiegało w przyjaznej atmosferze, było wiele okazji do wspólnych i spontanicznych interakcji. Kolejny raport z wakacji w placówkach WSM w przyszłym tygodniu.